I szalejemy, biegamy po świecie. Witold Repetowicz jest przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie jesteś teraz? No jestem w Erbilu, w Kurdystanie Irackim. Wczoraj wróciłem z Rożawy, z Kurdystanu Syryjskiego. W zasadzie z Syrii Północno-Wschodniej, bo tak to się oficjalnie nazywa. Autonomiczna administracja Syrii Północno-Wschodniej, czyli terenów zaatakowanych przez Turcję. Co zastałeś w Rożawie? No, cały czas toczy się wojna. Od 9 października toczy się wojna, mimo że były ogłaszane dwa zawieszenia broni. Najpierw po spotkaniu Pensa, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Pensa z Erdoganem, ogłoszono 5-dniowe zawieszenie broni. Następnie tuż przed zakończeniem tego zawieszenia broni doszło do spotkania Władimira Putina z Erdoganem i ogłoszono nowe zawieszenie broni na 150 godzin. No i ogłoszono różnego rodzaju warunki tego zawieszenia broni, które mają być w ciągu tych 150 godzin wprowadzone. Generalnie faktem jest to, że zawieszenie broni w ogóle nie zostało wdrożone. Cały czas toczą się walki, toczyły się walki na południe od miasta Syrykanie. Ja przedwczoraj byłem w wiosce Soda w trakcie ataku, nagłego ataku wojsk tureckich na tą wioskę. Ona się znajduje 15 kilometrów od Syrykanie. Turcy użyli czołgów, artylerii, no i niestety zdobyli tą wioskę. W ostatniej chwili udało mi się z niej wydostać dzięki grupie amerykańskich byłych specjalistów z Freeburma Rangers. Natomiast no, teraz cały czas się toczą walki. Nie wiadomo też do końca, jak zostanie implementowany to porozumienie turecko-rosyjskie, którego Kurdowie przecież no, nie byli stroną, tylko niejako przedmiotem tego porozumienia. To porozumienie jest poniekąd korzystniejsze dla Kurdów niż to porozumienie, które zawarł Pens z Erdoganem. Jest to niestety dość przykre, że Amerykanie jakby ustanowili takie warunki, które były gorsze dla Kurdów, mimo że razem walczyli z państwem islamskim, niż Rosjanie. Natomiast to rosyjskie porozumienie również nie jest korzystne dla Kurdów, bo ustanawia strefę okupacyjną turecką, zwaną strefą bezpieczeństwa, ale to nie jest żadna strefa bezpieczeństwa, bo to jest strefa niebezpieczeństwa. W tej strefie bandy protureckich dżihadystów, z których wielu walczyło wcześniej w szeregach Al-Kaidy i Państwa Islamskiego, dokonują grabieży, mordów. W zasadzie no, zachowują się jak, trzeba to powiedzieć, jak dzikie zwierzęta. Więc jest to strefa okupacyjna. No i ta strefa okupacyjna zgodnie z umową rosyjsko-turecką ma sięgać 32 kilometrów, ale tylko na tym odcinku Syrykanie-Tel Abiad. Wcześniej Pence z Erdoganem mówił o całej szerokości granicy od miasta Derik po Eufrat. Także niemniej do wczoraj Kurdowie, nie wiem jak będzie dzisiaj, bo ten deadline tego zawieszenia broni, tego 150 godzin upływa jutro rano. Natomiast do wczoraj Kurdowie absolutnie nie wycofywali się, szerzej mówiąc, syryjskie siły demokratyczne nie wycofywały się z tych terenów, stawiały opór pod Syrykanie. 15, ta wioska Soda znajduje się 15 kilometrów od Syrykanie. Sąsiednia wioska jest znacznie mocniej broniona, wioska Manajir.
I trudno się dziwić im, ponieważ no, umowy umowami, my też mieliśmy umowy typu Pakt Ribbentrop-Mołotow, prawda? Więc umowy ponad głowami ludzi, którzy tam mieszkają i którzy muszą ze względu na takie umowy uciekać ze swoich domów, no bo przychodzą bandyci, którzy grabią, biją, torturują i mordują. A taka jest rzeczywistość. To są, podkreślę, to są oddziały, które podlegają dowództwu tureckiemu, czyli dowództwu członka Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc poniekąd Sojusz Północnoatlantycki NATO ponosi odpowiedzialność za tych dżihadystycznych bandytów rekrutujących się z takich organizacji jak Al-Kaida czy Państwo Islamskie i dokonujących masowych zbrodni wojennych na tych terenach. Także warto, żeby to zostało jakoś przemyślane w szeregach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeżeli mamy mówić o jakichś wartościach, o jakichś wartościach, na których ten sojusz został zbudowany i krytykować innych za łamanie prawa wojny, za łamanie praw człowieka i tak dalej. W każdym razie niewiele wczoraj jeszcze wskazywało na to, żeby Kurdowie wycofywali się z tych terenów. Niewiele też wskazywało na to, żeby Kurdowie w ogóle z jakichkolwiek pozycji się wycofywali. Tam zgodnie z tą umową Putin-Erdogan patrole na innych terenach, poza tym odcinkiem Serekanie Tel Abiad, na innych terenach patrole tureckie, a w zasadzie turecko-rosyjskie, mają się pojawiać w pasie 10 kilometrów od granicy tureckiej, ale to nie będzie już strefa okupacyjna, tylko tam będą operować Turcy, czy mają operować Turcy razem z Rosjanami, a tereny do 30 kilometra poza tą strefą okupacyjną mają być teoretycznie SDF ma się stamtąd wycofać i mają tam wejść siły rządowe syryjskie. Niemniej, tak jak powiedziałem, do wczoraj niewiele wskazywało na implementację tego porozumienia. Jeżeli, gdy jechałem do granicy z Kamiszlo do granicy irackiej, droga prowadzi wzdłuż granicy może w odległości 5 kilometrów, to na całym tym odcinku były tylko i wyłącznie checkpointy ASAIS, czyli sił kurdyjskich, sił SDF-u. Nie było ani Rosjan, ani sił rządowych. Także siły rządowe generalnie pojawiają się w sposób, w wymiarze bardzo ograniczonym. Co prawda wczoraj prawdopodobnie Rosjanie zajęli nowe pozycje na tych terenach, ale jest to cały czas, wszystko wskazuje na to, że cały czas jest to obecność bardzo, bardzo ograniczona. Czyli nie jest tak, że Kurdowie masowo wyprowadzają się ze swoich własnych domów i trwa wędrówka ludów? Na razie nie. To znaczy uciekają tylko z tych terenów, które są pod bezpośrednim zagrożeniem ataku tureckiego i tych terenów, gdzie Turcy weszli. Znaczy tam oczywiście nie ma mowy o tym, żeby Kurdowie zostali na terenach okupowanych przez Turcję, ponieważ no, Turcja pokazała, do jakich zbrodni jest gotowa w Afrin. Zresztą to jest plan turecki, oczyścić te tereny, oczyścić. To jest takie ładne słowo, natomiast warto pamiętać, że za tym słowem oczyścić znajduje się dramat ludzki. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu kilkudziesięciu godzin czy kilkunastu godzin trzeba zostawić dom, zostawić cały dobytek i uciekać. Uciekać tracąc dorobek całego życia. Więc warto, a jeżeli się tego nie zrobi, no to ja widziałem w szpitalu w Tel Tamer ofiary tych, którzy zdecydowali się zostać, bo nie chcieli porzucić dobytku. Więc jest to bardzo przykry widok. Więc to słowo oczyścić ładnie brzmi na papierze, czy jeżeli się go wypowiada, czy jak na przykład mówią to wielkie potęgi, mówią o przemieszczaniu się ludności, a to jest dramat. Zresztą nasz naród też to przeżył, tylko że no,
kilkadziesiąt lat temu. Także zdecydowanie Kurdowie nie zamierzają tego robić dobrowolnie, tylko tam, gdzie pojawiają się Turcy, ponieważ Turcja jest największym zagrożeniem dla Kurdów. Turcja nie liczy się z żadnymi ostrzeżeniami międzynarodowymi, krytyką międzynarodową, sankcjami, które zresztą nie zostały wprowadzone. Turcja używała już w tej wojnie białego fosforu, czyli broni chemicznej i nie spotkały ją za to żadne konsekwencje, więc ci ludzie mają świadomość, że żadna społeczność międzynarodowa na tych terenach okupowanych przez nią, przez Turcję, jej ją nie ochroni. Także uciekają stamtąd, ale tylko z tych terenów okupowanych i bezpośrednio zagrożonych przez atak turecki. Na pewno w miejscu, w którym jesteś, mówi się o al-Baghdadim, żeby stracił życie. Tak, oczywiście tutaj cały czas jest to komentowane, zarówno w Rożawie, czyli w Syrii Północno-Wschodniej, jak i tutaj w Kurdystanie Irackim jest to komentowane. No generalnie komentarze są pozytywne, natomiast zwraca się uwagę na dwie kwestie związane z tą śmiercią. Po pierwsze, i to jest fundamentalna kwestia, Baghdadi został zlokalizowany i zabity zaledwie 5 kilometrów, czy nawet mniej, od granicy tureckiej, na terenach kontrolowanych przez tureckich proxy, czyli tureckich sojuszników z Al-Kaidy. To już samo, co mówię, tureckich sojuszników z Al-Kaidy powinno być oburzające, no ale taką mamy rzeczywistość. Wszystko wskazuje na to, w zasadzie nie ma wątpliwości, nikt nie ma wątpliwości tutaj, że Baghdadi dostał się tam do Idlibu z terenów. Ja przypomnę, że w marcu tego roku padł ostatni bastion państwa islamskiego w Bahus. Bahus znajduje się w południowo-wschodniej Syrii, w dolinie Eufratu, w prowincji Deir ez-Zor. I żeby Baghdadi mógł się stamtąd przedostać do Idlibu, to musiał mieć wsparcie tureckie, musiał przedostać się przez terytorium Turcji albo przez terytorium kontrolowane przez Turcję, przez tą strefę okupacyjną, turecką strefę okupacyjną w Syrii. I co do tego nie ma wątpliwości, że to tureckie służby specjalne umożliwiły Baghdadiemu ucieczkę do Idlibu, że Baghdadi nieprzypadkowo wybrał sobie siedzibę blisko granicy tureckiej, żeby móc jak najszybciej, w razie czego, przedostać się do Turcji. Natomiast no niestety, znaczy dla niego niestety, mu się to nie udało tutaj, bo i to jest drugi aspekt. Turcja w tej chwili próbuje wydawać kłamliwe komunikaty sugerujące, że miała coś wspólnego z tą operacją amerykańską. Natomiast prawda jest taka, że dokonanie lokalizacji Baghdadiego umożliwił wywiad Syryjskich Sił Demokratycznych, czyli kurdyjski. Kurdowie znowuż tutaj cały czas współpracują z Amerykanami, mimo wszystko, mimo tej, trzeba to nazwać, zdrady. Kurdowie wciąż w walce z państwem islamskim współpracują z Amerykanami i to Kurdowie namierzyli Baghdadiego i wystawili go na, że tak powiem brzydko, odstrzał Amerykanom. Teraz jesteś w Erbilu, w hotelu. Jakie masz plany na najbliższe 24 godziny? Dzisiaj spędzam dzień spokojnie w Erbilu, na spotkaniach ze znajomymi tutaj w kurdyjskiej stolicy, miejscowymi znajomymi, niektórych dawno nie widziałem. No i jutro wracam do Polski. Czy za zbrodnie wojenne to spotkamy się w studio tutaj w budynku Pasty? Czy twoim zdaniem Turcy popełniają zbrodnie wojenne i powinni za nie odpowiedzieć? To jedno i może ostatnie pytanie.
Ale rzeczywiście, że popełniają zbrodnie wojenne, tych dowodów na zbrodnie wojenne, na rozstrzeliwanie wziętych do niewoli jeńców. Jeszcze raz podkreślę, że zgodnie z prawem wojennym nie ma znaczenia, czy robi to regularna armia turecka, czy robią to tak zwane ta syryjska armia narodowa, czy wolna armia syryjska, jak go zwał. To nie ma znaczenia, bo zgodnie z prawem wojennym oni podlegają dowództwu tureckiemu i Turcja odpowiada za ich działania. Więc są dokonywane zbrodnie na cywilach, są dokonywane egzekucje jeńców, jest grabież mienia, jest użycie broni chemicznej, jest bombardowanie szpitali i punktów medycznych bardzo dobrze oznaczonych przez lotnictwo tureckie, jest nieukierunkowany ostrzał artyleryjski obiektów cywilnych. Także tych zbrodni wojennych jest tutaj cała masa. A przypomnę też, że zbrodnią wojenną są czystki etniczne. Czystki etniczne są również zbrodnią wojenną. Więc oczywiście, że Turcja powinna za to odpowiedzieć i póki nie odpowie Turcja za zbrodnie wojenne, to te zbrodnie wojenne będą wielką plamą na Sojuszu Północnoatlantyckim. Powiedział Witold Repetowicz z Erbilu. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Jest godzina 8:01.